Znajdujemy się w siedzibie Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Terebelskiej 80. Jesteśmy jednostką zajmującą się reintegracją społeczną i zawodową osób, które z różnych powodów mają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy i staramy się im pomóc. Działamy w kilku sekcjach, jeżeli można by było tak to określić, tak? Miejsce, w którym się znajdujemy na obecną chwilę, tak, ma tutaj swoją siedzibę, sekcja finansowo-księgowa, tak. Czyli oferujecie rozliczenia firm na przykład, tak? Coś takiego? Między innymi tak, jeżeli chodzi po prostu o działania, można powiedzieć, że pomocowe, tak, czyli stricte wynikające z przedmiotu naszej działalności, na pewno tutaj można powiedzieć o nauczeniu się chociażby nawet podstaw, jeżeli można tak powiedzieć, pracy biurowej, podstaw księgowości, czy nawet tutaj po prostu umiejętności poruszania się na rynku białskim pomiędzy pracodawcami, tak, umiejętność nawiązywania kontaktów. Jest jeszcze z nami tutaj sekcja florystyki i rękodzieła, tak. Bardzo ważne jest, dodajmy tutaj, że jeśli mowa jest o sekcji florystyki i rękodzieła, to ona została przemianowana niedawno na sekcję mydlarnia i rękodzieła. My produkujemy, wytwarzamy w zasadzie, bo o produkcji tutaj nie możemy mówić, wytwarzamy 3 rodzaje mydeł i kilka rodzajów świec, które tutaj też możemy Państwu zaprezentować. Także jest to taką troszkę nowością i trochę takim innym zadaniem, które w centrum jest już od pewnego czasu. Uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej mogą być mieszkańcy miasta Biała Podlaska, którzy z różnych przyczyn nie odnajdują się na miejscowym rynku pracy. Są to osoby długotrwale bezrobotne, są to osoby, które są z różnych innych przyczyn jakby osobami dysfunkcyjnymi, osoby, które w swoim życiu miały różnego rodzaju życiowe trudności, perturbacje i starają się z tego wyjść i my im właśnie z tego usiłujemy pomóc wyjść, tak. Pan Marcin, pan główny księgowy, mówił o sekcjach. Bardzo ważnymi sekcjami tutaj są jeszcze inne, które prowadzimy, które posiadamy. Są to między innymi sekcja gastronomiczna i ona mieści się w budynku przy ulicy Warszawskiej 15. Sekcja wykonuje mnóstwo zadań właśnie pod kątem pomocy osobom u nas w centrum będącym, ale i nie tylko, bo sekcja prowadzi takie dosyć duże zadanie mające na celu przygotowanie i wydanie posiłków osobom, które z różnych przyczyn nie mogą sobie zapewnić tego posiłku samodzielnie. My rocznie wydajemy około 17 tysięcy takich posiłków. Oprócz tego realizujemy jeszcze innego rodzaju usługi, prawda, gastronomiczne, cateringowe. Co jeszcze chcielibyśmy powiedzieć? Mamy sekcję remontowo-ogrodniczą, która zajmuje się różnego rodzaju pracami właśnie o takim charakterze, gdzie nasi uczestnicy nabywają umiejętności, jeśli chodzi o malowanie, drobne remonty, jeśli chodzi o prace ogrodnicze. Co jeszcze możemy dodać? Możemy powiedzieć o sekcji osób starszych, tak, gdzie tutaj na dzień dzisiejszy sekcja coraz prężniej działa. No niestety jest taka tendencja, że niestety społeczeństwo ma starzejące się. To trzeba faktycznie przyznać. I to już od dłuższego czasu jest taka tendencja i nawet po prostu weryfikując po dokumentach, faktycznie można powiedzieć, że z dnia na dzień widać po prostu coraz większe zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o takie usługi. Nie jest, że tak powiem, to można powiedzieć łatwy kawałek chleba, ale osoby pracujące akurat w tym dziale naprawdę wykonują bardzo dobrą pracę. I tutaj trzeba dodać jeszcze, że oprócz osób, które mieszkają na terenie miasta Biała Podlaska, które chcą nam powierzyć opiekę albo nad takimi osobami, albo nad swoimi bliskimi, którzy są w sytuacji, że nie mogą poradzić sobie ze względu na wiek, ze względu na różnego rodzaju schorzenia, to współpracujemy jeszcze z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, realizujemy usługi na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tych usług mamy dosyć dużo, cieszymy się z tej współpracy i dalej. Należy jeszcze tutaj podkreślić, że od tego roku nawiązaliśmy również współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, jeśli chodzi o angażowanie osób podopiecznych gminnego ośrodka, które również
przychodzą do nas, oczywiście po zaopiniowaniu przez gminny ośrodek, przychodzą do nas, uczestniczą w zajęciach i bardzo sobie tą współpracę cenimy. W to miejsce ulica Tarabelska 80 zaprasza również przedsiębiorców do współpracy. Powiem tak, że oczywiście jak najbardziej, tak, współpraca to jest z przedsiębiorcami. Oczywiście jest doceniana i to bardzo mocno, czy chociażby nawet w kwestii, można powiedzieć, czysto biznesowej, tak, czyli domówienia tutaj tematu po prostu współpracy między jednostkami, ale też i druga strona medalu, chociażby nawet ukształtowanie przyszłego pracownika, tak, czyli poznanie potrzeb przedsiębiorcy, tak, czego by oczekiwał od przyszłych czy potencjalnych pracowników, tak, więc zawsze możemy tutaj nasze działania dopasować po prostu do oczekiwań rynku, tak, a równie dobrze możemy też tutaj powiedzieć, że możemy kogoś zaoferować, tak, jeżeli chodzi po prostu o pracownika. My byśmy tutaj jeszcze chcieli powiedzieć i może jednak zaapelować też do przedsiębiorców, żeby nie bali się angażować do siebie uczestników Centrum Integracji Społecznej, bo to są osoby, które również zasługują na to, żeby mieć pracę, starają się być dobrymi pracownikami. My mamy już doświadczenie tego rodzaju, że nasi byli uczestnicy, między innymi sekcji finansowo-księgowej, pracują w różnych instytucjach na terenie naszego miasta. Thank you.